Poranna rozmowa, Radia Opole. Witam Państwa w porannej rozmowie Radio Opole. Aneta Skomorowska-Kowza i moim gościem jest dzisiaj wicewojewoda Opolski, Tomasz Witkowski. Dzień dobry, panie Wojewodo. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Pierwszy dzień września to nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego, ale to jest także rocznica wybuchu II wojny światowej. I jeżeli o Ziemię opolskiej chodzi i o Opole, to pierwsze wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej miały miejsce dosłownie parę kroków od obecnej siedziby Radiopole, czyli w budynku ówczesnego konsulatu polskiego na terenie Niemiec. Tak jest i tam już za chwilę odbędzie się uroczystość związana ze złożeniem kwiatów i upamiętnienia tego miejsca i tego wydarzenia. Pamiętajmy, że Opole było wtedy częścią III Rzeszy i tutaj konsulat polski działał i osoby zatrudnione w tym konsulacie no, były niejako pierwsze narażone na ten atak niemiecki, dlatego zaczynamy wspomnienie tamtych mrożących chwil, tych, tych o których Chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć, ale zapomnieć się nie da właśnie w tym miejscu. Następnie przeniesiemy się na dworzec, gdzie będziemy pod tablicą upamiętniającą wywózki do Ravensbüch i Buchenwaldu również celebrować rozpoczęcie tych działań wojennych przez Niemców. Mam nadzieję, że. Będą mieszkańcy, którzy wspólnie z nami będą mogli również te chwile upamiętniać. Musimy pamiętać o naszej historii. Ona jest trudna, ale nie wolno o niej zapominać, z tego względu, że no, była to bezprecedensowa w dziejach świata hekatomba, która dotknęła naród polski. I niestety, y, dzisiejsze wydarzenia, jakie mają miejsce na Ukrainie, muszą nam wszystkim uzmysłowić to, że powinniśmy jednak, jak cały czas pamiętać o tym, że ludzie ludziom potrafią tak straszny los zgotować? No właśnie, bo nam się przez wiele lat wydawało, że już to, co się działo w czasie II wojny światowej, nie wróci, że świat tak poszedł do przodu, że y, takie wojny nie będą się wydarzały. A jednak mamy 24 lutego napaść Rosji na Ukrainę i te pierwsze obrazki z wojny bardzo przypominały właśnie to, co się działo w czasie II wojny światowej. Tak, tak. I dlatego y, cały czas podkreślamy to, że nie można y, mówić o wojnie, y, zapominając o tym, że to, to jednak za tym stoją zawsze ludzie. Tak samo jak wtedy, 1 września 1939 roku, taki dzisiaj y, na Ukrainie to, co wyprawia y, Putin. Y, to jest po prostu coś, co wymyślono i wdrożono przez konkretne osoby. I niestety, jak obserwujemy, jak zachowują się różnego rodzaju politycy, kraje, że, że już roku trwają te działania na Ukrainie i słyszymy usprawiedliwianie, to jak sobie przypomnimy historię, to to, to bardzo popularne, które w literaturze, czy, czy w różnego rodzaju filmach pojawia się, że na przykład kraje zachodu mówiły do Polski, że ta cała druga wojna światowa to przez ten wasz Gdańsk wybuchła. Tak? No i dzisiaj już pomału zaczynają się takie sugestie w kierunku Ukrainy, że w końcu mogliby się czegoś zrzec, coś oddać z własnej suwerenności, po to, żeby był święty spokój. No, no nie. Niestety tak to nie działa, bo każdy uzurpator, który ma takie podejście, no będzie chciał więcej. Dasz mu palec, będzie chciał całą rękę. Dlatego trzeba robić wszystko, żeby dzisiaj pomagać Ukrainie, bronić się. Niestety nam wtedy we wrześniu 1939 roku kraje zachodnie nie pomogły i to spowodowało, że druga wojna światowa rozlała się na całą Europę i przyniosła takie skutki, jakie przyniosła. Być może Zachód się odrobinę nauczył na doświadczeniach II wojny światowej, że jednak ta pomoc ma znaczenie, ale jeszcze na początku tego roku mało kto wierzył w to, że Putin najedzie na Ukrainę, napadnie na Ukrainę. Mówiono o tym, że przecież mamy tak, ten świat powiązany i gospodarczo, i różnego rodzajami y, traktatami, porozumieniami, mamy ONZ, że to jest tak wszystko poukładane, że nikt tego nie zburzy. Przed II wojną światową też były różne traktaty pokojowe, też były różne uzgodnienia, była Liga Narodów, y, y, no i jednak to wszystko nie pomogło. Nie pomogło i to jest jakby potwierdzenie tej tezy, którą wypowiedziałem na początku, że można podpisywać traktaty, można uczestniczyć w różnego rodzaju sojuszach, natomiast zawsze musimy pamiętać o tym, że im mocniejszym jesteśmy krajem, im bardziej militarnie jesteśmy rozbudowani, tym trudniej będzie komuś nas zaatakować. I wtedy w 1939 roku wydawało nam się, że podpisane sojusze z Wielką Brytanią i z Francją, Pomogą nam. I kto wie, jakby potoczyły się losy tej wojny, gdyby wtedy ci nasi alianci wsparli nas e, faktycznie w tym boju. Tak jak dzisiaj e, my, jako Polska, ten główny ambasador Ukrainy na świecie całym, prosimy o to, zabiegamy, sami pomagamy, ponieważ no, te doświadczenia z 1939 roku są cały czas w naszej historii bardzo żywe. Pamiętamy o tym i nie chcemy, żeby ta sytuacja się powtórzyła. E, myślę, że obserwując, bieżącą sytuację na Ukrainie, kiedy Ukraińcy pomału na południu przynajmniej przychodzą do kontrofensywy, yy, udało się. I my zdaliśmy swój egzamin z tej pomocy, a, ale też z tego, że alarmowaliśmy Europę i cały świat. Nakłanialiśmy do tego, żeby ich jak najbardziej wspierać, i pomału mam nadzieję, będzie się los tej wojny odwracał i Ukraina się obroni. A wracając jeszcze do II wojny światowej, to troszeczkę podobnie tak jak to miało miejsce z Ukrainą, tak i przed II wojną światową Pierwsze działania to nie był pierwszy dzień września, bo były już wcześniej sygnały o tym, że no, sytuacja robi się coraz bardziej napięta i może dojść do, do wybuchu wojny. No tak, to, to cała dyplomacja, jednak cały czas to zagrożenie wojną, ono. Było wyczuwalne, natomiast ta chyba wiara, taka chęć tego, że te 20 lat pokoju między I a II wojną światową, że to niemożliwe, żeby ta wojna wybuchła. I bardziej chyba nadzieją żyli wtedy nasi przodkowie, nasi dziadkowie, tego, że tej wojny nie będzie. Nie chcieli, żeby do niej doszło, no ale do niej doszło. No i my tutaj mamy na opolszczyźnie już wczoraj takie wydarzenie, ponieważ no pierwsze samoloty. Czyli ostatniego dnia sierpnia 1939 roku. Tak, tak, tak. Natomiast my już wczoraj też świętowaliśmy, czy tam może nie tyle świętowaliśmy, co upamiętniliśmy moment, kiedy niemieckie bombowce wystartowały tutaj z lotniska w pobliżu Opola z Polskiej Nowej Wsi i one jako pierwsze bombardowały wielu i, i, i na pamiątkę tego wydarzenia y, odbywa się tam właśnie w Polskiej Nowej Wsi y, taki apel, który jakby też jest przestrogą dla kolejnych pokoleń, że y, coś, co dzisiaj wydaje się niemożliwe jednak y, może się zdarzyć i musimy o tym pamiętać i być może to są już takie zgrane słowa, ale jednak chcąc pokoju, szykuj się do wojny i to dzisiaj w odniesieniu do naszej historii do roku 39, jak i do 24 lutego bieżącego roku. Chyba jak najbardziej się sprawdza i jest określeniem właściwym. Ale jeszcze wspomnijmy kolejną ważną rzecz, która 1 września jest, czyli rozpoczęcie roku szkolnego. To już nieco radośniejszy akcent. W tym roku już bez żadnych lockdownów, wizji lockdownów, być może będzie to spokojniejszy rok, chociaż nauczyciele mają protestować od 1 września. No tak, ale 1 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. My w województwie opolskim będziemy celebrować ten moment w Niemodlinie. O 9 jest msza święta, następnie pod pomnikiem stulecia niepodległości będzie złożenie kwiatów, a później na sali gimnastycznej odbędą się te główne uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Myślę, że mimo wszystko radosna chwila zarówno dla nauczycieli, jak i dla dzieciaków dwa miesiące to, to zawsze jest mnóstwo przeżyć, z którymi, o, o których trzeba komuś opowiedzieć. I, i, i ta szkoła to jest miejsce, gdzie, gdzie zawsze chętnie, mimo że mówią, że być może wakacje są fajne, ale do szkoły też chętnie chodzą. Sam mam no już w tej chwili jednego ucznia, drugi to już student, który zacznie trochę później. No, a no fajnie jest na wakacjach, ale no co, no zaczyna się szkoła i myślę, że większość dzieci w ten sposób podchodzi i bardzo szybko się przyzwyczai do, do tego reżimu szkolnego, ale to są niezapomniane przyjaźnie, to są przede wszystkim piękne wspomnienia później, no ale też zdobywanie wiedzy i nauka i o to w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że te protesty, że rozmowy, które się toczą ze związkami nauczycielskimi, przyniosą taki efekt, że uczniowie nie będą musieli w żaden sposób odczuć tego protestu. Ja również mam taką nadzieję i dziękuję bardzo za wizytę w Radio Opole. Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Poranna rozmowa Radia Opole.